Odpowiednie przygotowanie nart do biegu klasycznego jest trudniejsze. Podczas odbicia klasycznego narta zatrzymuje się i na krótki moment musi niejako związać się ze śniegiem. Siła odbicia. Siła reakcji podłoża i jej składowe. Pionowa oraz skierowane w tył i w przód. Ta ostatnia powoduje ruch postępowy narciarza. Smarowanie narty do kroku klasycznego. Również przygotowuje się struktura, nakłada się struktura na narty. Bardzo ważne i skomplikowane jest przygotowanie środkowej części narty. Sam ślizg jest z konsystencji tłustej. Smar bardzo, bardzo słabo trzyma się na takiej konsystencji i tą część trzeba bardzo dobrze wyczyścić, wyjałowić. Bierzemy papier ścierny, 120-180 numer odpowiedni tego papieru ściernego i tym papierem czyścimy narty, właśnie tą środkową część narty. Podnosi się taki meszek na tej narcie. W ten sposób jest środkowa część narty przygotowana. Najlepiej zaznaczyć tą część w ten sposób, żeby smar nie dostał się na część poślizgową, na końcówki nart, tam gdzie posmarowane narty parafiną, proszkiem i różnymi przyspieszaczami. Po pierwsze trzeba posmarować tak, żeby narta dobrze ślizgała się. Po drugie, trzeba trafić ze smarami, dobrać smary tak, żeby narta przy kontakcie ze śniegiem mogła zatrzymać się i nie śliznąć się do tyłu. Smar powinien długo, długo trzymać się na narcie, żeby zawodnik mógł przebiec dłuższy dystans. Mamy smary, które nazywają się bazowe smary, albo skare, to ciekłe smary, bardzo, bardzo klejące, kolor przeważnie zielony albo kolor niebieski. Na tych pudełkach podpisane, że to jest bazy klister. Smar dajemy bardzo, bardzo, bardzo niedużo, żeby tylko tą nartę zagruntować. Możemy ten smar podgrzać lub jeszcze inny sposób, nie ma różnicy, ale lepiej, wygodniej podgrzać żelazkiem. Żelazko używamy inne, nie to, co używamy do parafin, tylko całkiem inne żelazko, bo te żelazko nie wolno pomieszać. I w ten sposób podgrzewamy ten bazowy smar i rozprowadzimy ten smar korkiem. Po tym, jak narta wystygnie, ta baza stwardnieje, smarujemy tą nartę odpowiednimi smarami. Na przykład temperatura plusowa, mokry śnieg, grubo-ziarnisty śnieg. Bierzemy smary odpowiedniego koloru, czerwony z fioletowym lub fioletowy, w zależności od tego, jaka temperatura. Również na tych pudełkach, na smarach napisana temperatura, jaka panuje na zewnątrz, temperatura powietrza. I smarujemy w ten sposób. Ten smar jest fioletowy, ale również pomieszany z takim sreberkiem. To sreberko dodajemy do smaru dlatego, żeby mniej zbierał brud. Podgrzejemy ten smar. To rozprowadzenie takiego smaru niepodgrzanego będzie zdecydowanie trudne. Podgrzać lekko i przemieszać i rozprowadzić ten smar. Można robić to korkiem, ale ręczna robota zawsze była bardziej ceniona i bardziej precyzyjna. Z rowka wyciągniemy ten smar, żeby tam, gdzie bardzo grubo tego smaru, będzie kleić się śnieg. I możemy teraz ściągnąć te zabezpieczenia. I tak część, która poślizgowa, można powiedzieć, i ta część czyściutkie, nie zabrudzone smarami. Natomiast smar na narcie, na środkowej części narty. W zmrożonych warunkach, przy niskich temperaturach wykonujemy w ten sam sposób, co przygotowanie nart pod klistry. Zaczynamy od tego, że nakładamy bazę na środkową część narty. To już twardy smar, zielony, bardzo, bardzo ciężko rozsmarować i zawsze jego rozsmarowujemy po tym, jak nałożymy na narty,
to trzeba go dokładnie rozsmarować, żeby została taka minimalnie błyszcząca jak lustro powierzchnia narty. Też przygrzewamy żelazkiem. Tego smaru bazowego kładziemy pod twarde smary bardzo, bardzo mało, żeby pozostał tylko błysk na tej środkowej części. Później dobieramy odpowiedni smar na odpowiednią temperaturę. Nanosimy w ten sposób cienkie warstwo tego smaru na narty. Rozprowadzamy bardzo dokładnie po tej środkowej części. Nanosimy kilka warstw tego smaru. Dlaczego nanosimy kilka warstw? Dlatego, że jak nakładamy kilka warstw, ten smar będzie dłużej trzymać się na narcie, umożliwiając narciarzowi odbicie. Turystyczne narty firmy przygotowują w ten sposób. W tym kierunku narta jest śliska, natomiast w odwrotnym kierunku jest narta chropowata. Środkowa część właśnie wygląda tak, jakby na tej narcie znajdowała się rybia luska ułożona w kierunku takim, żeby umożliwiała jazdę narciarza. Te narty nie są szybkie, ale skuteczne do spokojnego chodzenia po trasie, do takiego turystycznego uprawiania tej dyscypliny.